Cześć. Mam 5 minut, nastawiam zegarek i mam nadzieję, że widzicie, jest ostro. Mam 5 minut, żeby spróbować powiedzieć coś inspirującego, i dzisiaj chcę Wam zadać takie pytanie: sobie zadać takie pytanie, bo przywykliśmy do tego, że Jezus nas zaprasza do tego, żebyśmy byli chrześcijanami, żebyśmy byli Jego uczniami, żebyśmy byli Jego naśladowcami, a ja proponuję taką zmianę czasownika: być, nastawać się. Czyli, żeby to nie było takie stateczne, ale dynamiczne ujęcie naszego naśladowania, więc pomyśl o chrześcijaństwie jako o zaproszeniu od samego Jezusa nie do tego, żeby być Jego naśladowcą, ale stawać się Jego naśladowcą, nie do tego, żeby być chrześcijaninem, ale stawać się chrześcijaninem. I po czołweczce wyjaśnię, co mam na myśli. W Nowym Testamencie mamy bardzo często taką myśl, która mocno podkreśla naszą tożsamość, czyli jesteśmy Bożymi dziećmi, jesteśmy uczniami Chrystusa, jesteśmy dziećmi Boga. Jesteśmy synami światłości. Równolegle obok są też teksty, które nas zapraszają do tego, żeby stawać się, żeby stawać się doskonałymi, żeby zrozumieć wreszcie jaka jest pełnia Bożej obecności w świecie, w nas, w Ewangelii przede wszystkim, w Chrystusie i nawet drugi z apostoła Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział, 17, werset właśnie, właśnie mówi, że całe to pismo, i cały ten wysiłek, i cały ten przekaz wiary jest po to, żeby człowiek Boży. Stawał się doskonały, stał się doskonały, czyli jeszcze doskonali nie jesteśmy. I tutaj, jak ktoś ma odrobinę takiego prawdziwego lustra, to, to, to chyba jest każdy z nas do tego przekonany, że doskonali jeszcze nie jesteśmy. Ja bym chciał Wam przeczytać fragment z listu do Efezjan, trzeci rozdział. Kiedy Paweł właśnie tak formułuje, to chyba taki najbardziej znany tekst, którym jest to właśnie, aby, aby wreszcie to, co już jest w zalążku, było w nas całej pełni. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście zakorzenieni, ugruntowani w miłości, potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość, głębokość i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. I doskonale to rozumiemy, natomiast przez to, że bardzo często myślimy o swoim chrześcijaństwie jako o czymś takim bardzo statecznym, czyli jak długo jesteś chrześcijaninem 5 lat, 10 lat, 15 lat, myślimy, że to jest takie coś, co wystarczyło, że 15 lat temu się zadziało w naszym życiu i wszystko jest gotowe. A gdyby zadać to samo pytanie, ale używając innego czasownika jak? Długo nie jesteś chrześcijaninem, ale jak długo je, starasz się być chrześcijaninem, stajesz się chrześcijaninem, jak długo stajesz się naśladowcą Jezusa, a od 10 lat staję się naśladowcą Jezusa, a nie jestem naśladowcą Jezusa, bo będąc szczery, różnie z tym naśladowaniem w, w, w u mnie, u, u mnie wygląda. Czasami jest to bardziej, czasami mniej. I teraz wiecie, w tej zmianie czasownika nie chodzi o to, żeby jedno słowo zastąpić drugim słowem, i to one mają takie podobne znaczenie, yy, ale chodzi o to, yy, żeby też nasze myślenie było bardziej procesowe, że chrześcijaństwo yy, to nie jest, nie wiem, tak jak człowiek jest pasowany na rycerza i okej, okay, on już jest w tej grupie. Yy, ale chrześcijaństwo to jest nieustanne zaproszenie do tego, żeby o właśnie. Poznać, wykraczającą wszelkie zdolności poznawcze, miłość Chrystusa, więc to jest zadanie na całe życie, ją poznawać, bo i tak to przekracza nasze zdolności poznawcze, i abyśmy zostali wypełnieni całą, pełnią Boga. Kto może powiedzieć, że jest wypełniony całą, pełnią Boga, niezależnie od tego, czy jest chrześcijaninem 10, 15 czy 50 lat, jest jeszcze wiele rzeczy, które w jego życiu muszą się stawać. I dlatego on nie tylko jest chrześcijaninem, ale wciąż i wciąż staje się coraz bardziej chrześcijaninem. Nie tylko jest naśladowcą Jezusa, ale również staje się dopiero, niezależnie od tego, jak długo jest na tej drodze, staje się naśladowcą Jezusa. Więc chcę, żebyśmy tak dzisiaj, myśląc o tych tekstach, w których Paweł modli się, że jest jakaś pełnia Boga, że jest jakiś człowiek doskonały, człowiek Boży i modli się, żebyśmy właśnie my w sobie tę pełnię zaktualizowali żebyśmy tak pomyśleli w naszym chrześcijaństwie. Panie Jezu, staję się Twoim uczniem. Panie Jezu, staję się Twoim naśladowcą. Ale to jest proces. Ja się dopiero nim staję, krok za krokiem, dzień za dniem, rok za rokiem, powoli. I dziękuję Ci za to, że w tej drodze mnie prowadzisz i błogosławisz. Dzięki za Wasze suby. Mi już zaraz budzik zadzwoni 6, 5, 4 sekundy, więc żegnam się z Wami. Dawajcie lajki, udostępniajcie to, bo za piękna jest Ewangelia. Żeby ją przemilczeć. Za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć. Zadzwoniło mi, to już znaczy, że muszę się z Wami pożegnać. Dzięki, że jesteście na tym kanale.